skłusza Redeco. www.redeco.pl. Początek spotkania dla Ślęzy doskonały. Marisa Kastanek w niespełna 3 minuty trzykrotnie trafiła za 3. Amerykanka za każdym razem trafiała po dobrze rozprowadzonych akcjach. Dzięki skuteczności ekipa gospodyń prowadziła 9-7. To był moment, w którym wrocławianki wrzuciły kolejny bieg, uszczelniły obronę i znalazły więcej opcji w ataku. Agnieszka Skobel trafiała z załuku, Agnieszka Śnieżek notowała udane wejścia pod kosz i w połowie kwarty zrobiło się 16-7. Zawodniczki Arkadiusza Rusina prowadziły później 28-17 i kolejne odsłony były tak naprawdę formalne. Do przerwy Ślęza miała 19 oczek przewagi, grając, uwaga, na 50% skuteczności. Poza Skobel i Kastanek swoje robiła także Szarni Zol, która w pierwszej połowie rozdała 8 asyst. A co się działo po przerwie? Przewaga wrocławianek w najlepszym momencie sięgnęła, uwaga, aż 35 punktów. Szkoleniowiec gospodarzy mógł dowolnie rotować składem i w drugiej połowie swoje szanse dostały młode Zuzanna Sklepowicz i Małgorzata Zuchora. Ta pierwsza w 12 minut zdobyła 7 punktów, w poprzednich meczach i to razem wziętych nie miała ani takich zdobyczy, ani nie spędziła tyle czasu na parkiecie. Ślęza zatem po dwóch porażkach na własnym boisku w końcu dała swoim kibicom powody do radości. Wrocławianki po 5 kolejkach mają bilans 3 zwycięstw i 2 porażek. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl